Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj, zanim zobaczycie nagranie, które zostało wykonane tuż po ostatnim stażu w 2023 w Budach Michałowych, chciałbym powiedzieć kilka słów, bo tutaj tematem będą cięcia w ruchu. I tam będą zarówno takie lightowe przykłady tego, gdzie sobie tam spacerujemy od maty do maty i tniemy, przechodząc w takim w miarę spokojnym tempie, po nawet obroty albo wręcz bieg z różną bronią. Chciałem tutaj powiedzieć, że zarówno ja, jak i Marcin mamy doświadczenie spore w Tamy Sigiri. Marcin ma tam obecnie trzeci dan. Ja mam szósty w Pad Dodo, który się specjalizuje w cięciach i odradzałbym próby cięcia osobom początkującym w biegu, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, może to wyda się niektórym niebywałym, w ruchu jest łatwiej przeciąć matę, bo mamy cały impet idąc do przodu i przesuwamy środek ciężkości w przód razem z ostrzem, więc ogólnie jeśli zachowamy jakieś podstawowe wartości techniczne naszego ruchu tnącego, no to jest łatwiej przeciąć, tylko że ma się trochę mniejszą kontrolę. W związku z tym, jak zobaczycie, nie wszystko tam wychodzi jakoś idealnie, ale tutaj istnieje taka pseudo sensowna opinia, że jakoby styl Toyama i Pad Dodo, czyli ten, z którego my się tutaj wywodzimy i z którego, prawdę mówiąc, wywodzi się pewnie całe Pad Dodo, czyli styl wojskowy, to jest cięcie w miejscu, że podchodzi się w maty i się tnie. Generalnie robi się tak, żeby skoncentrować się najpierw na pracy tutaj górą, bronią, barkami, bokciami, nadgarstkiem, żeby był dobry kąt natarcia, dobry kąt cięcia i tak dalej, i tak dalej. Nie unika się tego ruchu dlatego, że to jest specjalnie trudniejsze i nie stanowi to żadnego problemu, żeby w ogóle przeciąć, bo tak jak mówiłem, jest łatwiej, to wynika z prostej fizyki, tylko chodzi o kontrolę. Jest trochę mniejsza kontrola, żeby było śmiesznie w tradycji Toyama, zawsze cięto w ruchu, a kiedy jeszcze ta szermierka służyła na polu bitwy, no to wręcz takie szóste krata Toyama wykonywano prawie w biegu, czyli dobywano miecza i symulowano jakby szarże dla przeciwników. No i jak kogoś to interesuje, to znajdziecie fragmenty takich prób w takim materiale jak Killing Art of Budo, który miał promować sztuki walki po wojnie, tam sam Nakamura tnie, w biegu w zasadzie. Zobaczycie takie nagrania, niektóre jak ja to robię teraz i Marcin i mój ojciec wielokrotnie coś takiego robił na pokazach i tak dalej, i tak dalej. Więc zarzut jest trochę śmieszny. Jeśli was interesuje cięcie w biegu, to tak radzę najpierw opanować cięcie w ogóle, a potem ładnie to wszystko skoordynować, zadbać o to, żeby nie było za ślisko i tak dalej, bo odpowiednie BHP to też jest podstawa. No i mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Te nagrania zostały sporządzone po stażu, ponieważ nie mieliśmy za dobrej pogody, zaczął padać, zostało nam dużo mat, więc takich ścieżek zdrowia zobaczycie co najmniej tutaj kilka. Cięcia są słusznym rezultatem, bo to są takie próby treningowe, a nie pokazowe. No nic, mam nadzieję, że wam się spodoba. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem.
Cześć!